Dzień dobry. We wtorek zapowiadałem, że to będzie fiński tydzień, no i zaczął się od Sirpin Murtai. Dzisiaj mamy czwartek i tak kontynuujemy ten fiński tydzień, bo jak wiadomo, w Finlandii są rzeczy, które rosną jak grzyby po deszczu. No i jedną z tych rzeczy jest black metal, który tam cały czas się rozwija i kwitnie, chociaż jest już tak rozwinięty, że trudno znaleźć jakąś bardziej rozwiniętą scenę, ale oni tam się nie zatrzymują. No i kolejnym takim, na razie małym grzybkiem do tej całej wielkiej hordy grzybów, które porastają fińskie lasy, jest debiutant Morbus Mysticus. Zapraszam. Morbus Mysticus to nowy projekt, a nam się o tyle udało, że ten nowy projekt, pierwsze swoje wydawnictwo, czyli epkę Blood Magic, postanowił wydać w naszym wrocławskim Wolfspell Records, co bardzo cieszy, bo dzięki temu nie przegapimy, a przynajmniej ja nie przegapię tego debiutu, a szkoda byłoby go przegapić. Blood Magic to krótka dosyć rzecz, 21 minut, tak, 21 minut i 4 numery. Sprawdziłem sobie na Metal Archives, czy Morbus Mysticus to coś stworzonego przez już grających wcześniej gdzieś muzyków, ale nie jestem w stanie tego określić. Znaczy, skład tam jest podany, ale może być też tak, że tych trzech panów o dosyć ciekawych pseudonimach jak na Finlandię, gra gdzieś, tylko nie jest to tam podane, ale przyjmujemy, że to jest ich pierwszy zespół na potrzeby tego materiału. Jeśli to się zmieni, no to będziemy wiedzieli, że tutaj się myliłem. Nie jest to w ogóle fińskie granie. Gdybym ja ten materiał usłyszał, nie mając pojęcia, skąd jest ten zespół, to Finlandia raczej byłaby gdzieś w ogóle na końcu moich domysłów. No ale okazuje się po raz kolejny, że Finowie potrafią na wiele sposobów i tak naprawdę trudno jest ich wpędzić w kozi róg, jeśli chodzi o black metal czy rzeczy około black metalowe, bo Blood Magic to nie jest wcale taki do końca czysty black metal. Zacznijmy od okładki, która zaskakuje dosyć mocno, bo no digipak, nie? Jak to w przypadku Wolfspell to się często zdarza. Mamy te fioleciki wszystkie i tak dalej, ale proszę spojrzeć na zdjęcie tychże panów. No, ta fotka sugeruje krótko, że to będzie jakiś black trash i będzie piekielna jazda. Otóż nic bardziej mylnego, to nie jest black trash. To jest zupełnie co innego. A te fioleciki, wspominałem o nich, one są właśnie istotne, bo one też mówią o tym, że to może być coś innego. No i jest. Nie wiem, czy znacie takie określenie jak occult rock. Occult, powinienem wręcz powiedzieć, rock. Taki black metal troszkę, bym powiedział, właśnie zmieszany z tym occult rockiem. Rzeczy typu Abysmal Grief, Abhor i tak dalej. No więc tutaj ja nie mówię, że oni grają dokładnie tak samo, ale ja bym to tak zaklasyfikował. Black metal łamane przez occult rock, ewentualnie black occult metal, coś w ten deseń. To nie jest czysty black metal i daleko mu do tego, ale oczywiście tego black metalu trochę tutaj też jest. Dużo w tych czterech numerach jest horrorowatości. Oczywiście horror tutaj, czarna magia, okultyzm,
To wszystko dominuje i to jest o tyle fajne tutaj, że jest dosyć filmowe. Ja wiem, że generalnie takie granie jest filmowe, jest wręcz stworzone do tego, żeby rysowało nam przed oczami odpowiednie obrazy, z czymś się od razu kojarzyło. Pewnie, że tak. No ale to właśnie tylko pokazuje, że Morbus Mysticus robi to dobrze, bo tutaj też od razu rysują się pewne wizje, gdzieś kojarzą się te rzeczy z pewnymi jakimiś obrazami z przeszłości czy z filmami i tak dalej, i tak dalej. Także ten klimat tutaj tego mroku, tej ciemności, trochę gotyckiej przecież też, co akurat tutaj jest jak najbardziej pozytywnym określeniem, bo nie mam na myśli tego tandetnego gotyku, tylko taki gotyk naprawdę mroczny i dosyć przerażający. To tutaj tego jest naprawdę dosyć dużo, acz też nie jest tak, że jest tego do przesady. Jest to gdzieś wyważone. To jest tak, że grając taką muzykę łatwo można popaść w jakieś tandetne obszary, zapędzić się za bardzo i stworzyć coś naprawdę szkaradnego. A tutaj, tak, no panowie też stworzyli trochę szkaradnych rzeczy, ale ta szkaradność jest naturalna, ta szkaradność jest przekonująca, co jest dosyć istotne. Szczególnie na przykład drugi numer. Drugi numer to taki trochę hicior, bym powiedział. Tam są też fajne damskie wokale i świetne klawisze. Tu w ogóle klawisze są naprawdę fajne, ale w dwójce i trójce one są takie kosmiczne. To jest kosmiczno-magiczne, o tak bym powiedział. Naprawdę świetna rzecz. Troszkę mi się to kojarzy momentami z pewnymi symfonicznymi black metalami z lat 90., ale tutaj to jest dużo oszczędniejsze. I tak robi to świetną robotę. Ostatni numer to znowu też bardzo fajny moment, kiedy gitara trochę tak rock'n'rollowo się rozpędza i jest taki fajny motyw, naprawdę też coś do miłego, taki fajny akcent. Także Blood Magic i Morbus Mysticus to całkiem udany debiut i naprawdę zaskakująco, że z Finlandii po raz kolejny tylko potwierdza to, że wiem co robię, tak bardzo interesując się sceną fińską. Polecam ten materiał, to jest krótkie, ale i ten grzybek na razie tak sobie rośnie powoli, ale ja myślę, że z tego grzybka może sporo fajnego wyrosnąć i będzie to całkiem okazały muchomor. Także, jak już mówiłem, polecam jeszcze raz debiut Morbus Mysticus Woolspell Records, więc dostaniecie go bez problemu, fajna rzecz, warto posłuchać. No, to tyle. Dziękuję bardzo. Do następnego.